Witam, pozdrawiam serdecznie, leśna wędrówka Sherlock Holmes, dr Watson na topie Poża Jelenia. Jak to się zapyta, czy palę marihuanę w tej fajce drewnianej czy zielsko, jak to się mówi. Nie, palę tytoń fajkowy typu amfora wisz, wiśniowy. Tam mi się dopala ogień biwaku. Pozdrawiam serdecznie wszystkich leśnych towarzyszy. Ogólnie rzecz biorąc, nie widzę tu grzybów, ale zawsze coś się zaraz znajdzie. O, proszę bardzo. To dla teściowej wezmę. Smacznego, mamusiu. No i co mogę powiedzieć? W lesie jest bardzo przyjemnie, bardzo fantastycznie. Właściwości lecznicze lasu polegają na tym, że dziecko wchodząc do lasu, takie no niestety chore, czuje się w takim stopniu odstresowane, wyluzowane. To jest łono natury. Tu można przebywać, można gotować. Chociaż wiem, że ja teraz robię trochę nielegalnie, więc to nie jest program zanocuj w lesie. Ale zawsze możemy wyjść na spacer z psem, to zawsze relaksuje w pewien sposób. Zawsze można iść pogotować buszka w survival. Survival a buszka, pamiętajmy, proszę Państwa, to są dwie różne rzeczy. Tu jest stalp, helikon, smal, kamogrom. Tu mi się dopala ogień biwaku. Kurczę, jeszcze raz zaprezentuję. A co do właściwości leczniczych lasu, to jest coś jak terapia z końmi dla dzieci, które niestety są chore. One, to las pomaga, konie tak samo pomagają. Ja kocham konie, konie są piękne. Chociaż nie mówię, że jeżdżę na koniach, ale fajnie, uwielbiam konie. Co mogę powiedzieć, jakby to powiedział Sherlock Holmes, dobra dedukcja nigdy nie jest zła. Dzieci chore często powinny chodzić do lasu według mnie. Ponieważ las daje takie swobody ruchu, działania, spokój, ciszę, ducha. Zawsze można tu coś wyluzować się, coś porobić, poszędać się, nauczyć się paru rzeczy od starszyzny, która chodzi po lasach. I pozdrawiam sobie jeszcze Dashboard.